Dziś trafiło do mnie koło. Jest to koło sprzęgła przeciążeniowego do bizona miodowego, jak widać. Odkręcimy kalamitkę. Trzeba będzie wyjąć łożyska. Nie mam szczypiec do wyciągania pierścieni, będzie problem. Ale zaraz coś zorganizuję. Dosyć rzadko zaglądane przez kombajnistów, tu jest miejsce, które smarują. Łożyska są tutaj, co prawda nie są smarowane, ale jest sprzęgło samo smarowane tą kalamitką. Wyjdzie ten pierścień, chociaż iskry się sypią. Dobra, wyszło. Te łożyska można stąd wycisnąć, można też wybić. One tu chyba dosyć mocno nie siedzą. Ale dobra, posłużymy się prasą, wyciśniemy te łożyska stąd. To są łożyska 52, czyli 51 krążek milimetrów. Oczywiście. Jest na miejscu. Teraz jakaś śruba. Ta za wysoka. Może taka, może być. Prawie 5 minut po 12 aktualności 1. Jedziemy. Powinno się dać wycisnąć te dwa łożyska. Jedno już jest, klejka jest. Drugie jest, krążek jest, wszystko mam wyjęte. Śruba do śrub, krążek tutaj do krążków. Może go trochę wyczyszczę. To 1 września, my jeszcze kombajny szykujemy do żniw, nie ma żartów. Tutaj widać, że wypadła jedna pokrywka, ale to przez to łożysko jest zdyskwalifikowane. Tu jest taka kawałek rurki, no tulejka dystansowa pomiędzy łożyskami. Łożyska damy nowe, zobaczymy, jak to będzie. No, przyszedł czas na montaż łożysk 6205 do tego koła zębatego. Firma FAK się kłania. Dostałem takie łożyska, trochę mi one się nie podobają, bo są kryte metalem, no ale trudno. Łożyska są wysokiej jakości, ale osobiście wolę te kryte plastikiem niż kryte metalem. Jakoś się trzeba tutaj będzie wcisnąć. Ona ma powierzchu 52. To z powodzeniem możemy zastosować tutaj krążek 51. Dobra. Przesunę to koło trochę tam. Tu można dołożyć jeszcze parę różnych rzeczy, żeby je dopchnąć. Na przykład jakieś takie talerzyki. Może być jakaś śruba, cokolwiek. No dobra, starczy. Jedziemy z łożyskiem na dół. No tutaj. Dobra, gdzieś tam skoczyło. Zobaczymy, co tu się dzieje. No jeszcze minimalnie, ale to naprawdę tylko. Nie wiem, czy trzeba będzie jeszcze to docisnąć. Ale to już naprawdę bardzo niewiele. Jakieś takie 3 mm może. Może już. Może już być dobrze. Pierścień 52
W. Teraz tutaj włożę. Mam przygotowane. Umyte te pierścienie. Specjalnie go tutaj włożyłem, żeby po prostu go wcisnąć. On wskoczy w pewnym momencie. Powinien wskoczyć. O, właśnie było słychać ten metaliczny odgłos. Jak nam wskoczył. Teraz druga strona. I tu będzie to samo. Ale zanim druga strona, to tu jeszcze idzie taka, tulejeczka dystansowa do tych dwóch łożysk. W sumie tak sobie myślę, a jakby tutaj włożyć więcej łożysk, przecież można by było wstawić na przykład jedno. Właśnie, trzy łożyska, cztery łożyska można było wstawić. Co by to dało, jakby to były cztery łożyska? Coś by to dało, bo czasami gniazda tych łożysk są tutaj wybite, jest luz na zębatce. Jakby wstawić cztery, no to by nie było tego luzu, tylko ciekawe, czy one by później chciały wejść na tą oś. Cztery łożyska. Mogłoby być ciężko je tam później włożyć. Ciekawe to by było. Chociaż jest to dosyć... Trzy bym wstawił. Nie, cztery. Albo trzy. Właśnie, bo nieraz tu jest próg. I ten próg powoduje, że łożysko jest luźne w gnieździe. I wtedy można było zastosować więcej łożysk, bo tu jest na przestrzał. Ale to takie do przemyślenia sprawa, bym powiedział. Na ten moment montuję to. I to, to łożysko to już można też tym 51 wcisnąć do samego końca. Aż się oprze o tamto. Chyba tak można zrobić. Tylko, że nie mam czym pchnąć. Co tutaj dać? Cokolwiek, nawet może być taka nakrętka. No, na przykład taka nakrętka. Można z oporem już nawet sobie lekko przycisnąć. Chociaż nie ma potrzeby. Ale wtedy jest na pewno wiadomo, że jest w odpowiednim miejscu łożysko. Łożysko PAK 6205. To wszystko z wymiany tych łożysk. Łożyska są metalem kryte. No powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tych łożysk. Osobiście łożyska metalem kryte chyba nie są tak szczelne jak te łożyska plastikiem kryte. Ale jeżeli kombajn jest garażowany, to może to nie mieć wpływu, ale mimo wszystko może pył czy coś. Może ktoś powie, o co chodzi z tymi metalami. Może metalem kryte jest na wyższe temperatury. No tutaj temperatury nie ma w zasadzie żadnej. Koło zębate.
można montować. Co prawda jeszcze jedna rzecz tu jest niezrobiona. Mianowicie nie ma kalamitki. Może ją wkręcę? Nie mam tu akurat takiej kalamitki. Czy mam? Coś tu mam. A. Nie wiem, jaka tutaj kalamitka by musiała przyjść. A skrócie 11. Ciekawe, że gnit nie jest uszkodzony. Czy 12 może? Akurat 12 klucz mam pod ręką. Coś to krzywo się chce wkręcić. Powiem, że tutaj mi ten tłok trochę przeszkadza. Chcąc pokazać, jak kręcę, no to niestety muszę się z nim tutaj kolegować. Może być gwint uszkodzony. Niewykluczone. No naprawdę ciągle mi się... No,